Przygotowujemy się do świąt, tu już zaczynam temat. Ja mówiłem niedawno o prezentach, ale wiem, że dla wielu osób kupienie bliskim prezentu, mimo moich wcześniejszych światłych porad, a może z powodu tych porad, to wciąż problem. Wiele SMS-ów, maili w tej sprawie. Moim zdaniem, jeśli dajemy bliskim prezent, to powinien być taki, że tylko ta osoba może go używać. Prawda? Inaczej jest to prezent taki dwuznaczny, bo dajmy na to, mąż myśli sobie, o, kupię żonie tę oto piękną karafkę na wódkę, nie? I tu w myślach wymienia, jakie to wódeczki można do tej karafki pięknej nalać. Czystej, typu Finlandia, Pan Tadeusz, żołądkowa gorzka. Nalewki można nalać, pigwówki, śliwowicy. Nie, i tak mlaska ze smakiem, kupując karafkę. Ale się żona ucieszy, jej, raduje się mąż. No, wiadomo, karafka, przedmiot ładny, komponujący się na półce z figurką sarenki, ale to głównie mąż będzie z niej korzystał, znaczy z karafki, nie sarenki. Co kupić zatem, żeby było tylko dla żony? No na przykład, patrzcie, moja żona lubi cebulę, a ja znowu jej nie cierpię. Znaczy cebuli, nie żony. Dlatego kupię jej pod choinkę jakieś fajne cebule. Da? I ona będzie wiedziała na 1000%, że to tylko dla niej. Piękny pomysł, prawda? Kurczę, ale ja jestem dbający, nie? No i o to chodzi.